Debiut giełdowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej może być największym debiutem na giełdzie papierów wartościowych w roku 2011. Jak Państwo widzicie wypowiedzi osób, które prezentują właściciela, 2011 jest rokiem realnym do takiego debiutu. Dobra sytuacja firmy finansowa, dobra sytuacja na rynkach węglowych, bo my niestety w małym zakresie możemy kształtować rynek węgla koksowego. Ceny węgla są kształtowane w oparciu o kontrakty między Australią a Chinami, między Australią a Japonią. Wpływ ma na to też, mają też Indie. Wydaje się, że przyszły rok będzie dobry pod tym względem. Będziemy mieli odpowiedni poziom przychodów, a więc będziemy atrakcyjnie wyglądać również dla inwestorów. Chcemy 2011 wykorzystać do tego, aby ten debiut się odbył. My jako firma będziemy przygotowani w pierwszej połowie 2011 roku, włącznie z procesem inwestycyjnym. To jest prospektem inwestycyjnym. Istotna tutaj jest zgoda strony społecznej, zgoda załogi, przede wszystkim załogi. Ale tak jak Państwu wykazałem, to załoga dba o to, żeby firma się rozwijała i aby były miejsca pracy, więc jest to też w interesie naszej załogi. Tutaj najlepszym przykładem cały czas podaję jest Bogdanka, gdzie załodze zależy na to, żeby się firma rozwijała, inwestowała, bo też rośnie wartość akcji, które są załodze przydzielone. Ja postrzegam ten proces jeszcze z innego względu, jeśli się jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa, w którym ma się miejsce pracy, o wiele bardziej dba o to przedsiębiorstwo. Przyjmując parametry debiutu Bogdanki, mogłaby z giełdy pozyskać około 3,5 miliarda złotych. Jesteśmy realistami, wiemy, że część z tego kapitału będzie Skarb Państwa jako właściciel zabierze, aby zasilić budżet państwa. To jest naturalne. Część chcemy wykorzystać jako firma górnicza do inwestycji właśnie w kopalni, w nowe inwestycje, a część uważamy, że trzeba skierować do załogi jako akcje, które się załodze należą, lub ekwiwalent tej części załogi, której się nie należy.